Dzień dobry, witam wszystkich. No jesteśmy w kwaterze Gali. Stoimy przy drzewku Gali Mast. Troszeczkę dzisiaj ją pomierzymy. Co ona nam tu dzisiaj pokaże? 7-4. Mutant. 7. Gala Mast jest to ogólnie sport gali, który rośnie największy. Także z nią nie ma problemu. 6,7. I tu mamy zamieszaną galę Royal. Jak wiecie, gala Royal jest dużo, dużo drobniejsza od mastki. Ma i troszeczkę prążków i ona jest 6,8. Ona jest jaśniejsza, ale lepsza cena jest za nią niż za mastkę. W tamtym roku było około 20-30 groszy różnicy. Tu mamy fendekę. W tym sadzie mam pomieszane. Fendeka jeszcze chyba drobniejsza jest. To jest gala Fendeka de Carli. Taka jest nazwa. 6,7. Też jest drobna, ale widać, że po zastosowaniu moich włoskich rozwiązań, czyli aminokwasy, algi i Expando, 3 razy poszło Expando, jest efekt. Jest efekt, także ja uważam, że włoskie rozwiązania to jest już mistrzostwo świata. Oni są ogólnie chyba najlepsi na świecie. Chyba nie ma lepszych rozwiązań niż włoskie, te ich wszystkie aminokwasy, algi, humusy, no to naprawdę biją wszystkie środki na głowę. No i ja to u siebie stosuję, no i są efekty. Mówiłem w komunikacie, że zmienili Włosi etykietę, że jest późniejszy termin stosowania tego Expando, no i rzeczywiście są lepsze efekty. W tamtym roku było wcześniej zastosowana, a 2 lata jeszcze wcześniej, czyli były mniejsze jabłka, no teraz no jest to naprawdę 6,6. Mierzę Wam tylko te jabłka, które będę zrywał, nie będę mierzył tych maluchów, bo to nie ma sensu. Zrywamy galę na dwa razy. No, tu mi się czubek złamał. Wylądowało wszystko na glebie. Był silny wiatr. Dobrze, że tylko tak się skończyło. Uszkodzeń mam bardzo mało. No, a niektóre sady powyłamywane. Powyłamywane całe rzędy. Widziałem komogielnicy. No i tu mamy też przy płocie, przy nawrociach. Tak samo towar równy. Siedem, dwa. 6,7. 6,8. No i tak to wygląda u mnie. Także ja uważam, że 6,8, że ogólnie włoskie rozwiązania są jedne z najlepszych na świecie. No to oni są w ogóle pionerami w produkcji owoców najwyższej jakości i powinniśmy się od nich uczyć. No od kiedy ja zacząłem u siebie stosować, widzę dużą poprawę w plonowaniu, w jakości i w wydajności sadu. Także jak obserwujecie, możecie wyciągnąć sami wnioski, czy warto inwestować w te odżywki, czy nie warto. Bo wzrost plonu jest około, no nie wiem, 20%, ale tu o wzroście plonu też nie można tak do końca się opierać, bo jakość. Bardzo mocno wzrosła jakość plonu, gdzie udział przemysłu jest bardzo, bardzo mało, około 4-5%. W tamtym roku był grad. No to nie mówimy o tym roku, no bo to jest siła wyższa. Ale normalnie się zamyka to w 5% po przesortowaniu. Jakość wysoka. Jędrność na wysokim poziomie, 7 w plusie. 7 kilo w plusie. Wielkość. Praktycznie poniżej 6 gali u mnie nie ma.
a taka gala od 6 no zazwyczaj ma dużo większą cenę niż te 5, 5,5, 6, tak? No i stoimy przy następnym drzewie. 6,5. Jeszcze mamy 2 tygodnie dorwania. Ona teraz najmocniej rośnie. Dobrze, że się troszeczkę ochłodziło, więc ona nie będzie mocno kolorować, a będzie rosła. 6,8. Ej, są kępy. Kępy jabłek. I zobaczcie, to jest równe. To jest równe, to wszystko rośnie, dostaje wodę i to ma rosnąć, bo ma wszystko. Ma to, co drzewo potrzebuje i naprawdę powinniśmy brać przykład z Włochów. To, co oni robią z drzewami, no to naprawdę jest mistrzostwo, tak? 7,2. 7,5, 6,5, po kolei już mierzę, 6,4, 7,5. Także ja nie wybieram towaru, że tylko te większe wam pokazuję. Nie, po kolei idziemy i towar jest równy. I tu wydajność z hektara jest od 40 do 60 ton. W tym roku nie jestem w stanie ocenić, ile to będzie. Ale jest, towaru jest mniej niż w tamtym roku, ale jest grubszy. I tu wielkością nadrabiamy. Ona od razu będzie szła do sprzedaży. Widzicie, w środku jest jeszcze wszystko zielone. To rośnie. Jeżeli jest jabłko zielone, rośnie. 6,7. Nie chcę go skaleczyć, bo będzie strata. 7,2. 7,2. 7,3. Także ja wolę mniej mieć, żeby mniej tych jabłek było, ale wielkość. Wielkość tu robi robotę. I tu mamy znów rojalkę pomieszane. Tu jest jak cyganka w tobołku. 6,9. I tu znów mastka. One poznaczone te drzewa są białą farbą, żeby nikt ich nie pomylił przy rwaniu. 7. Jest i zwójka u mnie, jest i grzybek. Ja nie ukrywam tego. Pokazuję świat taki, jak jest, a nie kolorowanie czegokolwiek, ukrywanie. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Trzeba pokazywać wszystko, jak jest dobrze, jak jest źle. 6,2. To, co jest mniejsze, od razu jest zielone. 7,2. A to maleństwo? 5,5. To jeszcze będzie długo wisiało. Na drugi zbiór idzie. No i idziemy następne drzewa. Tych jabłek może nie jest za dużo na drzewie, chociaż wystarczy. Wystarczy przy takiej średnicy, to robi masę. To robi masę. Także u mnie te wszystkie rozwiązania naprawdę spisują się na meda. Tylko to potrzeba 7,2. Tylko to potrzeba naprawdę sporego wysiłku. Tu nie ma, że sobie zrobię zabieg, kiedy będzie mi się chciało. Tu trzeba zrobić w tym dniu. Muszą być odstępy, muszą być wszystko zachowane, dawki, temperatura, to już jest wysoka szkoła jazdy. Pokazuję wam to wszystko po to w komunikatach, żebyście podnosili swoje umiejętności, żeby ten towar w Polsce naprawdę był najwyższej jakości. A to tyle. Dziękuję dzisiaj za uwagę. W następnym komunikacie pokażę wam o tego koleżkę. Pochodzimy troszeczkę. Prince. To taka zapowiedź na następny komunikat. Także trzymajcie się ciepło. Ja idę dalej do pracy. Hej!